Ogród zabaw przy przedszkolu nr 13 zmieni się nie do poznania. Dostępne dwie wersje informatora naborowego. Raciborski folklor w wykonaniu zespołu Mazowsze. Dzień dobry, jest piątek 23 kwietnia. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. Dzieci z przedszkola nr 13 w Raciborzu mają podwójny powód do radości, gdyż lada moment będą mogły korzystać z dwóch tworzonych właśnie placów zabaw. Liczące ponad 190 dzieci przedszkole nr 13 przy ulicy Kochanowskiego w Raciborzu już za chwilę wzbogaci się o dwa nowe place zabaw, których budowa już ruszyła. W przedszkolu 13 dzieją się bardzo fajne rzeczy. Już w przyszłym tygodniu będziemy kończyć pierwszy etap, to jest mały plac zabaw, który znajduje się za przedszkolem 13. Tam został teren uprzątnięty z betonów, zagospodarowany, zostanie rozwinięta trawa z rolki, postawione urządzenie, które zakupimy ze środków unijnych, z programu, w którym przedszkole uczestniczy, i to będzie plac zabaw dla dzieci młodszych. Ale co ważniejsze, powstanie po prawej stronie, tam gdzie był kiedyś plac zabaw większy, powstanie nowy plac zabaw. Na ten plac zabaw mamy przygotowany projekt. W przyszłym tygodniu zostanie zgłoszenie do starosty zgłoszone. Poczekamy na otrzymanie odpowiedzi o pozytywnym rozpatrzeniu tego zgłoszenia i przystępujemy do przetargu celem wyłonienia wykonawcy na ten plac zabaw. I myślę, że przy dobrych okolicznościach sprzyjających tej realizacji do wakacji ten plac zabaw zostanie uruchomiony. A jest na co czekać, bo nowy plac zabaw jest w pełni przystosowany do potrzeb przedszkolaków. Będzie to plac zabaw składający się z dwóch powierzchni. Jedna powierzchnia to będzie poliuretan jednolity, druga powierzchnia z maty przerostowej. Kilkanaście urządzeń w sumie z tego wszystkiego będzie. Będzie również mini siłownia, która dla małych dzieci będzie dostosowana, także szykuje nam się bardzo atrakcyjny plac zabaw w tym przedszkolu. Dzieci z przedszkola nr 13 mogą być spokojne, bo atrakcji zaplanowano dużo więcej. Tu przedszkole było bardzo zaangażowane, pani dyrektor z projektantem i z Wydziałem Edukacji. Wybieraliśmy bardzo długo ten sprzęt, konsultowane było to z przedszkolem, z paniami. W sumie to one będą później w użytkowaniu i w opiece nad dziećmi korzystały z tego, także głos decydujący był po stronie przedszkola. Dlatego też chwilę to trwało, zanim skonsultowaliśmy to wszystko. Było kilkanaście zmian, ale myślę, że każda jedna zmiana zbliżała nas do tego, aby osiągnąć jak najlepszy efekt. Szacunkowy koszt tej inwestycji poniesionej przez miasto to około 270 tysięcy złotych. Już w maju na ósmoklasistów czeka pierwszy ważny egzamin. Później nastąpi trudna decyzja o wyborze najlepszej szkoły ponadpodstawowej. Aby ułatwić to zadanie, starostwo powiatowe najpierw zorganizowało drzwi otwarte, a teraz udostępniło informatory naborowe. Do dyspozycji ósmoklasistów szkół powiatu raciborskiego rokrocznie były przygotowywane informatory naborowe w wersji tradycyjnej. Tym razem, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, starostwo powiatowe w Raciborzu postanowiło pójść z duchem czasu i oprócz papierowej wersji przygotowało także informator w postaci e-booka. Taka forma ma ułatwić dostęp do proponowanej przez szkoły powiatu raciborskiego oferty. Każda z nich na swojej stronie internetowej posiada prezentację oferty edukacyjnej oraz wszelkie dane potrzebne do przeprowadzenia rekrutacji. Aby skorzystać z e-booka, wystarczy wejść na stronę www.powiatraciborski.pl i kliknąć w zakładkę Edukacja, gdzie znajduje się link do pobrania. Zamknięte wciąż instytucje kultury nie tracą czasu i wciąż działają. Jednym z efektów jest nawiązanie współpracy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze z Raciborskim Centrum Kultury, które wspomoże utworzenie raciborskiej suity. Do Raciborskiego Centrum Kultury zawitała delegacja znanego na całym świecie Zespołu Ludowego Mazowsze, której celem było nawiązanie współpracy z Raciborską Instytucją Kultury. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w udostępnianiu, ale także w zebraniu materiału muzycznego, ludowego do napisania suity raciborskiej. Ma ona wzbogacić obecny repertuar zespołu. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, prowadząc nas przez różne regiony Polski, robi to w takiej tradycji jeszcze Tadeusza Sygetyńskiego poprzez krótkie do 5 minut suity. Są to takie dynamiczne etiudy taneczno-muzyczne, dzięki którym poznaje się region. One są bardziej inspirowane folklorem danego miejsca. I tak faktycznie przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, czyli pan dyrektor Jacek Boniecki, pan Zbigniew Kułagowski oraz kostiumolog
na co dzień zajmujący się projektowaniem strojów, pan Rafał Orłowski, byli u nas, żeby zobaczyć i zainspirować się do tworzenia tej raciborskiej suity. Miejmy nadzieję, że po jej napisaniu i dopracowaniu wszystkich szczegółów scenicznych będziemy mieli okazję zobaczenia jej i zespół Mazowsze przyjedzie do nas ją zaprezentować. Oprócz raciborskich tańców i pieśni udostępnione zostaną także stroje. Wszystko po to, by jak najbardziej przybliżyć raciborską tradycję. Będziemy kompletować również dla zespołu nasze raciborskie wesele, który tutaj jest słynna postać pana Masarczyka, który napisał to wesele. Ono było zresztą kilkakrotnie wystawiane przez raciborskie zespoły, między innymi zespół pieśni i tańca Strzecha. I jeszcze kiedyś śpiewał w tym przedsięwzięciu chór Brzezie, jeszcze wcześniej chór Strzecha, więc to będzie jedna z takich podstaw inspiracyjnych. Dodatkowo jeszcze panowie oglądali nasze stroje ludowe, stroje raciborskie. To też jest taka inspiracja i byli również w muzeum, gdzie są te najdawniejsze stroje z naszego regionu. Te najpiękniejsze ma muzeum, te mniej reprezentacyjne mają nasze magazyny, bo my właśnie w Domu Kultury Strzecha mamy ogromne magazyny strojów, które zazwyczaj są zamknięte, ale na ten dzień otworzyliśmy, żeby można było je pokazać. Dodatkowo jeszcze tutaj będzie inspiracja naszymi tańcami, między innymi naszym tańcem raciborskim, który nosi miano Rejlender. Podjęte działania to także ogromna promocja dla ziemi raciborskiej, dlatego w spotkaniu wziął udział także wiceprezydent miasta Dawid Wacławczyk. Zobaczymy, jak daleko ta współpraca będzie przebiegała, ale na pewno tak jak pani wspomniała, jest to ogromna promocja dla Raciborza. Przecież Mazowsze jest to bardzo znany na świecie zespół, także cieszymy się, że Racibórz do tych suit scenicznych został wybrany. Podczas spotkania poruszony został także temat promocji wśród raciborzan drugiego konkursu wokalnego imienia Stanisława Jobka, który odbędzie się jesienią tego roku. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu.